Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xeramort, a to jest trzeci odcinek z serii w grze, którym jest Terraria, no i zaczynamy. To tak, póki jeszcze jest noc, to weźmiemy trochę, pościnamy drzewa, żeby potem mogliśmy wyruszyć na wyprawę. Co tu mamy? Nic, pustek, dobra, zając idzie. Na razie nam nie przeszkadza. Tak, co my tu mamy? Tu mamy tylko trochę... Co tu było już? A nie byliśmy tak daleko. Tu jest to drzewo, tu jest tor. No to pójdziemy na prawo. Zbadamy to. Tak, oleśnimy tego naszego nowego w ostatnim odcinku przybysza. Możemy kupić piggy banka, ale mnie nie stać na niego. Więc trzeba by było jakoś na niego nazbierać. Czekajcie, grzybki sobie zostawię. Co mamy w skrzynce takiego, co można by było sprzedać? To można sprzedać na pewno, bo już to nam nie będzie potrzebne. Czekajcie, blinkruty też możemy. Lead ore zostawimy. Moc zostawimy. Daybloomy mogą nam dać. Butelki na razie nie planuję. Alchemia, ale wiecie, zawsze możemy coś z tym zrobić. To nam się na manę przyda. Stąd nie, liny. Chociaż liny mogłyby się wyprawie przydać. Dobra, shurikeny nie, bo mamy dzitkę naszą. Więc na razie to by było tyle. Sprzedamy, kupimy tego piggy banka. Bo wiecie, na tym jakimś bardzo rozgarniętym graczem w to nie jestem, a ginąć niepotrzebnie to też jest głupota moim zdaniem, ale wiecie, każdemu się udaje. 80, to i tak mi brakuje jeszcze dużo, nie? U sobie jest 5 golda. Jest w ogóle takie wszystko drogie. Dobra. Tu wyruszamy w drugą stronę, póki jest jeszcze końcówka nocy, wiecie, żeby nie marnować czasu. Nie udało się zabić ptaszka, ale spokojnie. Potem kupię sobie ten siatkę. Będę je łapał ze względów zarobkowych, bo one są trochę warte, a wiecie, jeżeli coś nam lata po świecie, to zawsze można to sprzedać, nie? Takie janusze biznesu. Dobra, wchodzimy na nowy ten. Trzeba było sobą jebnąć. Proszę, proszę, nie? Czy było fajnie? Dobra, HP pota. Czekajcie, tu oświetlimy. Tu. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś cave. Dobra. Nie chcę się też zapuszczać bez... Dobra, slime. Na razie zwiedzimy sobie powierzchnię, bo to nam akurat będzie przydatne. Dobra, mamy. Jedynka, jedynka. O, pieniążki sobie nazbieramy. W sumie mogłem żel sprzedać, ale wiecie, pochodni też jakoś szału nie mamy. A nie będę chyba czegoś kupował, co mogę sobie zdobyć i skraftować, nie? Dobra, co tu mamy? Na pewno grzybki trzeba zbierać, bo to jest złoto i życie, które możemy sobie przywrócić, więc jeżeli coś mamy za darmo, to wiecie. Dobra, tak. Pustynia. Dobra, nie schodzimy tam. Jeżeli już tu jesteśmy, to sobie zrobimy najwyżej seta kaktusowego, że wiecie, coś trochę mieć tego. Defensywy. Jak na razie mamy 0. I raczej to nam nie pomaga. Mamy dwóch przeciwników w pobliżu. Jeden. I to jest ten nasz jeden przeciwnik. Ok. Dobra. Tak. Dzisiaj jest środa, jak to nagrywam. Jest godzina, żeby was nie okłamać. 8:16. Jako, że mam czwartą klasę. Teraz technikum jeszcze mi ostatni rok został. To mój plan dzisiaj się rozpoczyna, wiecie od której? Przepraszam, ktoś mi dzwoni, zaraz wracamy. Dobrze, zamurowałem się, załatwiłem co miałem i wracamy do odcinka. Tak.
Przydał nam by się jakiś mocniejszy rzecz do brony. Tak, tu mamy tego cave'a. Nie wdrapie się to mnie. Jesteśmy. Dobra, idziemy teraz, zobaczymy na prawo. Na pustyni co by mogło mnie spotkać? Kondory, dobra. Jednego obrobimy, dwa obrobimy, ale tak. Przyjdzie nam Charger 1, walczymy z nim, dolatuje nam drugi. Już mamy ciężej. Tu mamy trochę tinu. Ale my nie potrzebujemy takich słabego ekwipunku. Ile mamy tych kaktusów? 40. No to coś sobie zrobimy na pewno. A czy cały ekwipunek, no to zobaczymy teraz. Tak, tu potrzebujemy 20. Tu potrzebujemy 50. I tu ten, no to... Co nam daje najwięcej defensywy? No to to, na razie. Dobra, to idziemy teraz w drugą stronę. Zobaczymy, co tam jest. No i najwyżej coś tam zrobimy. Tu mamy drzewa. W sumie mogłem je posadzić, że sobie rosły, ale... Tak, tu było te drzewo duże, bez skrzynki, o ile pamiętam. Niestety... Dobra, już mamy nowy teren. Tin na razie nie zbieramy, chociaż trochę by nam się mogło przydać. Kaktusowa zbroja, ile się nie mylę, ma... O, korupcja. A Jadir to nie mam. Będzie walka. Tyle. Jesteśmy. Dobra, tak. Co tu jest najważniejsze? Nie da się zabić. Tak. Górę trzeba jeszcze zablokować. O, już leci, patrzcie, patrzcie. Ledwo, ledwo co? Ledwo co człowiek przyjdzie. To jeszcze sobie go szybko. Już wiem, nie. Tak, czemu to zamykam? Nie mam dość dużego ekwipunku. No, coś czuję, że się mogę wyłożyć tu. Bo czym dłużej przebywasz tu, no to większe agro zbierasz. Zostanie nam iść pustynia, bo jest trochę prostsza. Ale jeżeli tak będę robił, to nie dożyję tego jutra. Okej, to co to jest? Tam już się to zaczęło. Tak. Zbierzemy sobie grzyba. Zniszczymy sobie to, zbierzemy. Zrobimy tego przyjaciela. Tak, tu jeszcze korupcję obejmuję. Dobra, przejdziemy się tu. Marnuje drewno. Pingwin przyszedł. O, pierniku. Kolego. Nie bijesz, nie? No, nie bije. Tak, pochodnia. O, przyszedł kolega. Wiecie, jak ja go nie lubię, nie? Tak. Sorry, pingwinku, ale musisz... zaliczyć trupa. Na razie. No to co? Robimy ewakuację. Idziemy się gdzieś indziej. Idziemy coś zwiedzać innego, bo wiecie, nie będę ginął jak głupi. Z powodu tego. Chociaż nie mam tego niestety. Dobra, i tak będę z nim musiał potem walczyć, wracając, bo oni się zdążą zespawnować. Nie lubię korupcji. Ile tu jeszcze będzie ta korupcja? Dużo jej będzie na pewno. Trzeba będzie potem drzewo naciąć. Tak, zamykamy tu. Dobra. Marnujemy trochę drewna. No i musiał wylecieć jeszcze, zdążył. Że to może dwa razy uderzyć, bo to była przesada, jakbym musiał pojedynczo bić. No i mamy znowu kolegę. Rotten Chunk.
Ja, no to panie, tu już mamy dętkę jak piernik. Dobra, uciekamy im. No, pożeracz dusz. Wiecie, najpierw ona mi przylatywała z jednej strony, nie? No, ale nie. Duża ta korupcja jest. Co mnie trochę martwi, bo... Dobra, tu powinna się już korupcja kończyć. Nie jeszcze, no dobra. Gorzej, nas wpadnie. Co to jest? Strange plant. Nie, cave. Ale na korupcji nie chcę cave'ować, bo... Tu może się źle skończyć, tak? Kolega znowu. I ja, no to teraz tu już mamy... Dobra, korupcja ustępuje. Co to jest? Ja, przylecie więcej. Lepiej byłoby ich mieć wszystkich z jednej strony. No, rip, rest in peace. Dobra, 24 mniej, hej. Tak. No, będzie ciężko. Czas tej korupcji uciec po prostu. Bo walczyć, no. Dobra, pierwszy zgon. Możliwe, że nastąpi w tym odcinku. Nie chcę pieniędzy rozrzucać. Przyleciał ten... 3, 4. Dobra. Oni będą cały czas dolatywać do nas, to jest to. Fuch, czyli jeszcze jeden został. Mamy go. Ustąpiło. Tak. Głupio by było od slajma zginąć. Trzeba to teraz dobrze zagrać. Jeszcze noc, nie wierzę. Trudność tej gry jest powalająca. Na początku. Będą pieniążki. Tak, co my tu mamy? Cave. Dobra, niech jest. Tak. Oświecimy sobie. Wyspniemy się. Poniszczymy, co tu jest. Czekaj, czy to dawać damage? Dobra, niech jest na razie. To na razie mi wszystko się tu przydać może. Dobra, tak, co będziemy budować? Wyjść. Grzybek. Zjedzone. Dajcie mi Magic Mirror. Byłoby mi na rękę, bym się do domu przeteleportował i bym miał spokój, bym mógł sobie coś pobudować. Ile mamy złota? Jest. Nie chciałbym tylko trafić na Chargera, nie? Bo mogę mieć taki problem, że się wyłożę.
Jak tak patrzę, to chyba się wyłożę. Taki wąwóz. Mogę sobie dirta nakopać. Przynajmniej drewna nie marnował. Ale cóż. Co, ja tu nie mam tego cave'a? Czemu? Już tak nie bawię. O, grzyby, przynajmniej będę miał. Znowu pustynia. Trzech przeciwników, dobra. Czyli to albo są pustynne slimy, albo to jest charger. Albo kolega zombiak. Dobra, dobrze, że to może dwa razy uderzyć. To jest przynajmniej trochę przydatne. Jak tam pójdę? A nie, zobaczmy ile mamy nagrane, już czasu. Nic, no idziemy dalej. Dobra, damy radę. Teraz wyrąbamy. Okej, mamy, kryształna mamy, okej. Skacz, skacz Gerard. Dobrze, udało ci się. Nie, no zaraz tracę życie i tyle będzie, nie? No nie, wyłożę się jak jakiś słaby. Dajcie kryto. Okej, nie dostałem damage, jak on przeze mnie przeleciał. Okej, fajnie. Takie pytanie, czemu ja nie używałem throwing knife'ów? Są bardzo dobre. Dobra, 160. Tu już sobie spokojnie zrobimy ekwipunek. Resztę sprzedamy. Oczywiście jak przerobimy to na coś innego. Na koniec pustyni. Co mnie cieszy... No, nie mogę z tego korzystać, niestety. Tylko proszę, że tu dżungli nie było teraz. Ale jest cave, którego nie chcę na razie aktywować, bo to by się mogło skończyć dla mnie bardzo szybką śmiercią. A tego chyba nie chcemy. Chociaż... Cześć, Gacuś. Nie wiem, co ty chcesz mi... Dobra, te liny no, nie były jakimś wielkim... Dobra. Tam jest jeszcze jeden na ziemi, nie? Przydałbym się mocno broń, ale wiecie, początki... Przeskoczę tu na spokojnie. Czekajcie, 16 pobojek, zacznę... No, jeszcze chwilę. Znowu pustynia. Are you fucking kidding me? Jeszcze mieciu przyleciał, no co za wrzut. Czemu opłaca się dorzucać do góry nawet? No
tak, to zadaje damage dwa razy. Dobra, idzie dzień, bo uciekają już. My sobie ich w plecy będziemy ciorać. Aha, jeżeli są w sobie, no to spoko. Jest trochę mocniejszy. Lansa sobie zabierzemy. W sumie też shurikeny warto pozbierać, bo to wiecie, zawsze macie więcej trochę. No bo i okej. Okay. Już mamy tu mietków. Trzeba było tych mietków tak zdjąć. Sposób na noba. Póki nie mamy ekwipunku dobrego. Zgin. Tak. Dobra. O drzewo. Jest skrzynka. Dobra, jakoś przeżyliśmy. Uleczymy się. Nie, no bez przesady, halo. Co znowu korupcja? Tak, my sobie ten stół weźmiemy. Loot wall. Okej. Okay. Stół sobie weźmiemy. Skrzynkę też możemy wziąć, bo jest ładna. Shine potion. Mam nadzieję, że się jakoś tam nie wkopię za bardzo. Bo to jest obok Crimsona, nie? Crimson już to złapał. Okej, pozbieramy. Teraz ten ciężkie wychodzenie. Pewnie słyszycie moją klawiaturę. No, dobra, ja mam to. Zapomniałem. No, ale i tak to nie wykorzystam. Czekajcie, oświecimy sobie tu. Dajcie mi dzień. Okej, możemy tego wykorzystywać, ale... Nie zawsze się to nam przyda. Widzicie. Nie wierzę w to. Jeżeli tu mamy zaraz Crimson, a mamy,
Trzeba było przez niego jak najszybciej przelecieć, nie wzbudzając żadnego przypału. Dobra, tu dopiero się rozprzestrzenia. I tak się muszę przy... Dobra, będziemy tym walczyć po prostu, bo nie chcę się wyłożyć jak jakieś... Widzicie, ja mówię. Stracimy tych shurikenów dużo. Dobra, tak. Dobra, dętka. Będzie. A nie, aż tak daleko nie rzucam tam. Ja, no. New World Eater. Teraz zdech, ale co z tego mi to wszystko tam spadło? Nie zamierzam po to iść. Tak, co ja próbuję zrobić teraz? Jestem już na końcu mapy. Ta. Ty! Skąd tyś tu się wziął? Nie wiem, w sumie. Idiotyczne pytanie. O, was jest więcej. Przyleciał za mną, frajer. No, wyrobiłem się z tych szurikanów. Okej. Okay. W sumie jak też rzucamy. I ja. Już. Lecą nam znowu. Czy on nie umiał do wody wlecieć? A ile miałem golda? Dobra, zważyłem to. A, krab tu był! Fail. Mam chociaż jeden golda. Mam, dobra. Przynajmniej jestem w domu. Dobra, u ciebie sobie kupimy. To może sprzedamy. Piggy banka, na pewno. To nie ma wartości. To mi się nie przyda. To mi się przyda. To mi daje defensa, okej. Okay. To mi daje to mi nic nie daje. To my sobie damy defensa. Tak, to możemy sprzedać, bo to co nam daje? Millispeed. Nie możemy mieć dwóch rzeczy chyba założonych nawet. Tak, tu się... To mi się nie przyda. Bo nie zamierzam sobie World Eatera jak na razie spawnować. Lensy też nie. Granaty mi się przydają. To... Dobra, idziemy sobie zrobić ekwipunek kaktusowy. I jakkolwiek to brzmi. Tak, silverowe 9, 8 short i broad 11. Ok, to będzie można sobie chyba go nawet zrobić. A my na razie chcemy sobie zrobić zbroję. Tak, ile miecz ma? 9. Nie, no to tego zrobimy sobie. Broadsword, tak. To sprzedamy. To damy do ekwipunku. Quick stack. To sobie założymy zaraz. Mamy jeszcze jedno miejsce. Kaktus można tu dać. To też w sumie. To możemy postawić. Lecimy tutaj. To.
piggy bank. No i na tym momencie skończymy ten odcinek. Złoto. Okej, mamy. Ja już wam teraz dziękuję za oglądanie tego materiału. Co jeszcze? No i oczywiście zapraszam was do kolejnych. Wiecie, subskrypcja, lajki, komentarze. Mile widziane. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Nara.